Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Już kilka osób mnie pytało w tym filmiku, gdzie podałem zużycie gazu, że powinienem dopalać w kominku. No problem jest taki, że kiedyś to robiłem, ale jak wiecie lub nie, w Krakowie od jakichś chyba 2 czy 3 lat jest absolutny zakaz palenia czymkolwiek niż gazem. Więc wszelakiego rodzaju te kopciuchy, również kominki, zostały zakazane. Więc w moim przypadku to jest po prostu obiekt muzealny. Ale powiem wam szczerze, że wciąż nam się bardzo podoba, mimo że to wszystko już ma 15 lat. Po prostu wtedy wzięliśmy projektanta i całe szczęście, że to zrobiłem. Moim zdaniem zrobiła, bo to była kobieta, to genialnie. I po prostu żal mi jest to rozwalać. Chociaż z drugiej strony mnie kusi, bo zajmuje sporą część pokoju. To jakby nie widać, bo to się wydaje, że to jest ściana. Ale tak naprawdę ten kominek tu wchodzi, no metr może nie, ale z 80 cm wchodzi. Także to jest prawdziwa ściana salonu i o tyle ten salon byłby większy. No powiem wam, że wieczorkiem jak się zapali te halogenki, to było wszystko projektowane, tu półeczki, pod nim halogenki, jeden, drugi, trzeci, tutaj 3, żona powiesiła jakąś gwiazdę, jeden się akurat właśnie spalił. Tak naprawdę słuchajcie, wszystkie te halogeny mają 15 lat. Chociaż te chyba, się właśnie spaliły, ale te żółte, wtedy to byłem w stanie kupić takie żółte, paskudne. Chyba na Allegro to kupowałem i one mają cały czas, a czy one mają 15 lat od nowości, świecą. Także to mnie osobiście się bardzo podoba. Tu też widać, aha, bo to wszystko jest jeszcze zrobione na ze skosem. Każdy, kto tu wchodzi do salonu, tak troszeczkę momentami głupieje, co tu się dzieje, czemu tak krzywo. Tu wszystko jest podłoga, krzywo, fugi, krzywo, wszystko jest do tego skosu zrobione. Także tu ta ściana ma, nie wiem, no z 80 cm na pewno, może wezmę metr. A nie, widzę, że przesadziłem, 68 cm, prawie 70. Natomiast tu ten skos idzie i od tej strony kominek ma, zobaczcie, to znaczy ta ściana kominkowa ma 45 cm. Więc przykładowo tu się wydaje, że to drzewo jest jakieś, nie wiem, normalnych rozmiarów, ale to było wszystko specjalnie docinane. I to drzewo jako ozdoba też ma 15 lat. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o sam kominek, czy ja w ogóle byłem z niego zadowolony? Nie, ponieważ namówiono mnie na płaszcz wodny i uważam, że to była głupota. W życiu bym tego nie zrobił, nawet jakbym mógł palić. Szyba, słuchajcie, autentycznie wszyscy narzekają, ale już nie pamiętam, jakiej firmy jest ten kominek, jakiejś polskiej. Kurde, może sobie przypomnę, ale nie wiem, jak sobie przypomnę, to napiszę na ekranie. Aha, kratki.pl, chyba coś takiego. Nie wiem, być może się mylę, ale chyba kratki.pl. I ten kominek miał mieć jakiś system oczyszczania szyby. Oczywiście kit z satelity, 2 godziny palenia i szyba czarniutka. Po prostu czarniutka, nic nie widać. I po prostu w pewnym momencie ja już przestałem ją myć. Bo cóż z tego, mycie tego, słuchajcie, to jest, nie wiem, chyba z godzina roboty. Człowiek upieprzony, specjalna chemia, śmierdzi i tak dalej. A szyba za chwilę z powrotem brudna. No, także tu sobie dziady, papiery i różne drzewa przygotowałem na rozpalenie i niestety tak, leży. Nie wiem, ktoś mówił, że być może wróci pozwolenie na palenie kominkami w Krakowie, że celowo najpierw wszystko zakazali, żeby nikt nie przesadzał. Natomiast jak ludzie powymieniają te wszystkie, znaczy już wymienili te wszystkie kopciuchy, ale jak się przyzwyczają, no to może zezwolą, nie wiem. Ja osobiście tego zakazu nie rozumiem, bo zapach drzewa jest po prostu super dla mnie. A kolejna sprawa tego płaszcza wodnego. Słuchajcie, drzewo znikało w mgnieniu oka. Po prostu ten kominek, ten opływ, przepływ wody. Tak, tu mamy takie grube rury. Widać czy nie widać?
Może wezmę latarkę. No, w tych trzech rurach płynie woda. Bo w samych ściankach chyba nie, z tego co pamiętam. Chociaż być może, ale chyba nie. I słuchajcie, te rury no tak odbierały ciepło, że ten kominek nie był w stanie się rozgrzać. No chyba, że był źle dobrany, no ale majster twierdził, że dobrze go dobrał. Nawet nie pamiętam, jakiej on jest mocy. Ale jakoś był większy. Może za duży. Nie wiem. Także drzewo znikało. Co rozpaliłem, to już nie ma. Szyba brudna. Bez sensu, słuchajcie. Ale fakt faktem wydajne. Po prostu jak go tu rozpaliłem na maksa, kaloryfery po prostu wrzące. Wrzące. Natomiast mój kolega i w ogóle wszyscy znajomi, którzy mają normalne kominki, to jak oni wsadzili klocka, to czasami do rana mieli. A ja tu, słuchajcie, nieraz wsadziłem porządnego klocka, robiłem różne doświadczenia, jakieś drogie drzewo i tak dalej, ale ten klocek się po prostu w miarę szybko kończył. Nie było nigdy w życiu opcji, że ja wieczorem wsadzę klocka, a rano wstaję, jeszcze się żarzy. Może raz się tak zdarzyło, jak wsadziłem kilka klocków. No ale znajomi generalnie wsadzają na noc powiedzmy jednego klocka i kolega na przykład ma te nadmuchy zrobione i w całym domu elegancko, ciepło. Ja nie chciałem nadmuchów, bo nie chciałem po prostu wysuszać powietrza. Wolałem, żeby to szło na koloryfery. No i myślałem, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Ale dziś widzę, że nie. Także dziś gdybym robił, gdyby można było palić, to na pewno kominek zwykły. I być może tylko tak dla nastroju, właśnie tak ładnie obudowany i tak dalej, żeby ktoś to ładnie zaprojektował. Ewentualnie z nadmuchami, jeżeli ktoś się tam nie boi tych nadmuchów, bo one na pewno wysuszają śluzówkę i ja sobie nie wyobrażam spać z takim nadmuchem suchego powietrza. Dodatkowo ten mój akurat model ma kolejny minus, mianowicie tutaj nie ma jakiejś specjalnej elektroniki, tak jak mój kolega też. On też już nie może palić, no bo też z Krakowa ma jakiś chyba turbokominek czy coś takiego, że on ma elektronikę, jakieś tutaj dmuchawy i tak dalej, które pompują powietrze lub odcinają i tym sposobem regulują siłę płomienia. Także jakby się czasem przegrzewał, to on sam stłumi i tak dalej. Pełna elektronika. A tutaj bardziej, słuchajcie, kontrola moja. Także na początku to w ogóle miałem sterownik w garażu i bardzo często musiałem ubierać buty i lecieć do garażu, patrzeć, co się tam dzieje, czy czasem się nie gotuje i tak dalej. Bo czasami miałem wrażenie, że coś bulgocze i w końcu sobie sam przeniosłem ten sterownik tutaj do mojej graciarni. O, widzę, że jeszcze działa. No, temperatura w środku 18 stopni, 19. No bo czujnik tam jest w środku, a wiadomo, że powietrze wchodzi. Mam taki specjalny kanał z zewnątrz i ono chłodzi kominek w środku wkład. No i także momentami ja tu widziałem 80 parę stopni, 90 stopni i oczywiście gdyby czasem woda się miała gotować, to specjalny zawór bezpieczeństwa ma puścić zimną wodę z obiegu, a ten nadmiar wody wylać do kanalizacji. I ten zawór jest tam zamontowany. Tu mam otwór taki rewizyjny. No i ten czujnik szlak trafił. Jego szlak trafił już jakoś pod koniec, jak jeszcze mogłem palić. Ja go już nie wymieniałem, no bo wiedziałem, że powolutku szykuje się zakaz. Także w tym momencie, jakbym rozpalił ten kominek, no to muszę bardzo pilnować temperatury, czyli chodzić tam właśnie na ten termometr i patrzeć, żeby się czasem nie zagotował. Okej, dzięki. Trzymajcie się, napiszcie, jakie wy macie doświadczenia, spostrzeżenia. Czy macie płaszcz wodny, czy klasyczny kominek z nadmuchami, czy bez. I jak wy to widzicie cenowo w stosunku do gazu. A nadmienię, że wtedy, 15 lat temu, cały ten układ płaszcza wodnego, czyli wkład, rury, sterownik, pompy, robota majstra i tak dalej, kosztował około 15 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Więc nie mówię tutaj o budowie kominka, bo to były dodatkowe pieniądze.
Więc słuchajcie, no na dzisiejsze czasy 15 tysięcy, za 15 tysięcy pewnie miałbym fajną pompę ciepła. Innymi słowy, no inwestycja nietrafiona. Dzięki, trzymajcie się.